Legia pod wodzą Lucjana Brychczego. Tak zadecydowano na przedmeczowej odprawie. Grała w Olsztynie ze Stomilem. Początek udany dla drużyny gospodarzy grających w żółtych strojach. Oni mieli przewagę w pierwszych 45 minutach i zdobyli bramkę tuż przed przerwą. Uzyskał ją Piotr Orliński. Zanosiło się więc na sensację, ale goście wyrównali tuż po przerwie w 46 minucie. Na 1-1 wyrównał Piotr Mosur. Takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie. Mirosław Jabłoński przestał być trenerem warszawskiej Legii, o czym mówiono już od kilku tygodni.